Siema, widzowie, witam was w kolejnym odcinku z gry kurwa Simsy. Wiadomo, że to widzowie są Simsy. Przyszedłeś tu na Gothica? Chłopie, to są Simsy. Chyba się ci pomyliło. Po co ja mówię, z jakiej gry was witam? Przecież to jest głupie. No wiadomo, z jakiej gry wam witam, bo macie taki opis. Wszystko jest miniaturka, to chyba wiadomo, co gramy. Proste, proste. Słuchajcie, dzisiaj będzie bardzo montowany odcinek, ponieważ musimy wykonać masę różnych misji, czyli przygotowanie do wyprawy, robota dla twierdzy, siły robocze oraz wyszkoleni ludzie. I będziemy bardzo skakać po tych ludziach i spróbować ich przekonać, że tutaj ta twierdza to jest świetne miejsce na piknik, żeby sobie tutaj rozbić. I tak jest dzisiejszy plan, więc będzie bardzo montowane, a na samym starcie musimy porozmawiać tutaj z Kesselem. My mu tylko mamy podać kandydatów, którzy nadadzą się, żeby tutaj pracować. Co do pracowników, mam kilka pomysłów. Pamiętaj, potrzebujemy dwóch ludzi, którzy znają się na pracy z drewnem i kolejnej pary do roboty górniczej. Dobra. Drwal, Lowell. Most razem z UV, nie. Niedawno pomogłem pracownikowi stoczni Rudowi? W kopalni królewskiej pomogłem Refirowi i Neralowi. Razem z Neville'em i Michałem trochę przeżyliśmy. Kurwa, jakbym ja jeszcze znał tu ich Lowell, nie wiem kto to. Ja tu nikogo nie wiem. Lowell to jest chyba ten, to nie ma tak, że jest dobrze czy niedobrze. Niedaleko Silbach most UV, kojarzę, w piździe mam go. Pracownik stoczni Rudy, nie kojarzę. W kopalni królewskiej pomogę Refirowi i Neralowi. Ich kojarzę. Ale nie wiem, czy ich chcę. Razem z Nivelem i Mirochem trochę przeszliśmy, to nie pamiętam. Dobra, bierzemy. Ale nie potrzebujemy kogoś z królewskiej. W sensie, W dobra. kopalni królewskiej pomogłem Refirowi i To Neralowi. nie od kopa. Może zgodzą się mi Tak. pomóc w Nie kopu, ruinach. kopu. Każdy, kto nie zwariował w kopalni zarządzanej przez królewskich, musi być naprawdę zaradny. Ta cecha może okazać się niezwykle przydatna w Vardal. I od drewna weźmiemy Lowella. Znam doświadczonego drwala. Nazywa się Lowell. Poznałem go, gdy pracowałem razem z Knutem w okolicy Wilczego Leża. Zna się na drewnie i jest przyzwyczajony do surowych warunków. Myślę, że się nada. Wszystko. A, i my bierzemy tu cały składzik? Niedaleko Silbach naprawiałem most razem z Uwe. Okej. Wydawał się obeznany ze swoim rzemiosłem. Drewno i podmokłe tereny? Kto wie, czy część ruin nie jest zalana. Takie doświadczenie może nam się przydać. Dobrze, wygląda na to, że mamy A. komplet. Spotkam się z każdą z tych osób i sprowadzę ich po kryjomu do naszego obozu. Lepiej nie ryzykować, żeby wpadli na ludzi lichwiarze albo jakieś bestie. Myślisz, że od tak z tobą pójdą? Powiedzmy, że mam dar przekonywania. W końcu ciebie i Riordiana jakoś tutaj zaciągnąłem. Daj mi dzień lub dwa, a będziemy mieć tu komplet pracowników. Dobra, coś jeszcze? Nie chcę się poświęcać tego do zakonu. Kessel wyruszył zrekrutować naszych pracowników, powinienem wrócić za dwa lub dzień. No i teraz idę wykonywać dalsze misje i rozmawiać z dalszymi postaciami, które my chcemy teraz tutaj bezpośrednio zrekrutować. A my widzimy się za sekundę. Dobra widzowie, zawsze staram się utrzymywać nagrywanie, jeżeli jesteśmy oczywiście na miejscu misji. Ale jak i również, kiedy znajduje się coś ciekawego i to mi się jakoś kurwa w miarę ciekawe widzowie wydało. Ej, Chillują ty! sobie. To są te ci strażnicy, nie? Czy nie? Czy to jakieś inna ekipa jest? Kim wy kurwa właściwie jesteście? Hej! Nie, to kurwa jest. Nie, to chyba coś pomyliłem. Nie, bo ja myślałem, że to są te ziomy. Flex się gość nazywa. Flex. Ja myślałem, że to są te ziomy stąd. Nie, czyli gwardziści. Ale chyba to nie są gwardziści. Nie, gwardziści są tutaj. Spotkaliśmy jakichś totalnie dziwnych kolesi. Pewnie będziemy mieli z nimi jakąś interakcję. No jest to kurwa niezła ekipa. No, jest to ekipa odmieńców. Idziemy widzowie szukać tego, co muszę znaleźć.
Kurwa, to przecież go szukamy. Ja daję widzowie, zatrzymuję nagrywanie, mówię, kogo my szukamy, nie? Klikam ny, by sprawdzić misję, a tam Varin. Ja mówię, Varin, o. Ej, ty. No. Długo zamierzasz tkwić w tym porcie? Chyba już ci mówiłem, czemu tu jestem, nieprawdaż? Poza tym, cóż lepszego mam do roboty? Jedyne statki, które kursują, to te z więźniami. Płynącymi na Korinis. Szukam ludzi do wyprawy. Słyszałem, że na wyspie nikt inny nie zna się na drewnie tak dobrze jak ty. Wypływasz w otwarte morze? Miałem na myśli wyprawę do podziemi. Twoje wsparcie byłoby tam równie nieocenione co na morzu. To jak będzie? Dogadamy się? Gdzie i kiedy mam się stawić? Tak szybko jak tylko możesz. Ruiny Vardan. No, no. To się nazywa niecodzienny cel wyprawy. Cholera, wszystko jest lepsze niż sterczenie tutaj z lunetą w ręku. Widzimy się na miejscu, chłopcze. Muszę się widzowie bujać, jakbym słuchał muzyki. Nie mogę machać nogą, bo to później słychać na odcinku, jak napierdalam nogą. Wymyśliłem sobie inny sposób napierdalania, w sensie inny sposób robienia czegoś dla takich ludzi, co nie potrafią wysiedzieć. Będę się bujał teraz, chyba na odcinku. Trwa. Czy to jest kolejny ziomuś? Nie. Myślałem, że... O! Ale powinien być, tak? Nigdzie nie widzę Dastera. Może jego kolega z Falochronu powie mi coś więcej. A, czyli to po prostu nie może być takie łatwe, jak zwykle. Szukam Dastera. Tutaj go nie ma. Z tego, co mi wiadomo, udał się w okolice lasu na południowy zachód od miasta. Jeśli to coś ważnego, to tam go szukaj. Południowy zachód od miasta. Strażnik na Falchronie powiedział mi, że znajdę Dastera w okolicach lasu na południowy zachód od miasta. No to na południowy zachód od miasta. Biegniemy. Kurwa, zaskoczenie, łowcy nagród. Cyk, widzowie, otrzymuję wam tu. Bo coś czuję, że tam jest Daster. I tam jest Daster. Przeszukałem pobliskie lasy, bo myślałem, że on naprawdę tak będzie bardziej w lesie. Więc przeszukałem wszystkie tamte lasy, tam go nie znalazłem, więc postanowiłem udać się dalej. No jest tutaj, niestety gra troszeczkę daleko mi kazała wracać, bo musiałem to wszystko wrócić z buta. A czego dla widzów nie zrobię? Beats? Fox. Proste. Duster. Hej. Co tu się dzieje? Tutaj jesteś. Właśnie cię szukałem. Nie? O co chodzi? Jestem teraz trochę zajęty. Mam specjalne rozkazy od Rodericha. Mam dla ciebie propozycję pracy. Przygotowuję się do wyprawy i potrzebuję eksperta od pozbywania się sporych ilości głazów. Twoim zadaniem byłoby koordynowanie górników i ewentualne użycie prochu, tak byśmy mogli bez większych trudności zbadać całe ruiny. Sam nie wiem. Mam już całkiem przyjemną posadę w straży. Nie wiem, czy w tym momencie potrzebuję zmian. Zadatek na potrzeby. Otrzymasz specjalny zadatek. Specjalny zadatek na potrzebne wyposażenie. I to ja rozumiem! Bez porządnego prochu i solidnych lądów nie ma nawet co myśleć o wysadzeniu. No i koks. 400, 100 złota? Będziesz mógł zabrać ze skarbca tyle złota, ile tylko uniesiesz? Będziesz mógł zabrać ze skarbca tyle złota, ile tylko uniesiesz. Czyli mówisz, że będzie tam cały skarbiec do ogołoszenia? O, przyznaję, brzmi to zachęcająco. Świetnie, to powinno w zupełności wystarczyć. To jak będzie? Mogę na ciebie liczyć? Jest jeszcze jedna sprawa. Nie mogę się stąd ruszyć, dopóki nie załatwię tej sprawy z byczkami. Bezpośrednie rozkazy od Rodericha, sam rozumiesz. Sam bym wszedł, ale niezbyt przepadam za wysokościami. A tym głupkom nie powierzę więcej mojego prochu. Jedną beczkę już rozbili, wchodząc po drabinie. Weź te dwie beczki, wejdź na górę i rozstaw z jednej i drugiej strony tej kłody. Tylko uważaj, żebyś nie spadł. Wolałbym nie zbierać twoich resztek ze ścieżki. No to żeś, to mnie zawsze śmieszy. Ktoś mówi, uważaj, żebyś nie spał. Nie spadł. Nie, kurwa, nie będę uważał. To ma na celu, no. Będę tu wchodził i ni chuja nie zamierzam uważać. Oczywiście, że zamierzam uważać. Nikt mi nie musi mówić, żebym uważał, tak?
w domyśle jakby uważamy, robiąc coś niebezpiecznego. Zawsze dziwiło, jak ktoś mówi, uważaj na to, uważaj na tamto, chociaż tam robię dokładnie to samo, połóż beczkę. Jak jakiś ludzki odruch. I co teraz? Takie beczki rozstawione, mogę wracać. To przecież jumpuję chyba, nie? No spokojnie. Wszystko gotowe. Doskonale sobie z tym poradziłeś. Czuję, że będziemy się świetnie dogadywać na naszej wyprawie. A z ciekawości, bo przez to całe zamieszanie zapomniałem spytać, gdzie dokładnie wyruszamy? Do ruin Vardal. Vardal? Przecież ta twierdza jest przeklęta! Nie słyszałeś tych wszystkich legend? Spokojnie, byłem już tam z magiem wody Riordianem i oczyściliśmy cały przedsionek. Resztą zajmie się cały oddział wyszkolonych wojowników. Twoim zadaniem będzie jedynie dopilnowanie, byśmy mogli przejść. Dobrze, skoro tak mówisz, obyś wiedział, co robisz i niech ten skarbiec naprawdę będzie pełen złota. A co z tymi beczkami i pozostałymi strażnikami? Jeden z chłopaków zostanie na straży i będzie pilnował przejścia. Jeśli zobaczy, że orkowie chcą przejść, to zawali pół tego wzgórza prosto na ich puste łby. Oczywiście wiecie, że tam orkowie. Owszem, mam za sobą trochę doświadczenia jako górnik. Oczywiście nie za darmo. W tych czasach... Dobra, nie... To nie mogę. A, nie mogę już więcej wiedzieć. Ja ciągle myślę, jak przekonać wyżej postawionych ode mnie ludzi do chętniejszego korzystania z prochu w walce. To by nam przecież dało przewagę nad orkami. Dobra. Okej, okay, czyli wiecie już, że orki istnieją i postanowiliście w razie czego wysadzić ten cały ten... O kurwa! Ty! Co to za niespodziewana niespodzianka? Pomóżcie panowie strażnicy miejscy, kurwa. Za co ja wam płacę w podatkach? Napierdala mnie chłop, ja w szoku, co tu się dzieje? Ja dokładnie tego samego chłopa, kurwa, wcześniej nie zabiłem. To już jego kolega mu przyszedł, kurwa, pozbierać zwłoki. Ale mu się na szczęście nie uda. Dobra, idę wykonywać dalsze misje. Widzimy się zaraz. O widzowie, to jest jedna z ciekawszych rzeczy. Jeśli w twoim sercu... Kolejne się te otworzyły. Kolejne się stoiska z Innosem otworzyły. Też sprzedajesz złote Innosy? Coś mówiłeś? Wybacz, nie zauważyłem. Też sprzedajesz złote Innosy? Tak, ale teraz nie mogę ci ich sprzedać. Jestem trochę zajęty. Mogę się tym zająć za kilka dni. Wróć wtedy do mnie. Możesz mi powiedzieć coś o sobie? A co tu wiele mówić? Mieszkam z moją kobietą i staram się jakoś zarobić na życie. Kiedyś próbowałem napisać powieść, ale straciłem wątek i postanowiłem to rzucić, a ówczesny dorobek spalić. Szkoda tylko, że teraz muszę zajmować się jakimś badziewiem do oszukiwania łatwowiernych obywateli. Te złote Innosy kupują szczególnie młodzi ludzie. Mogę się tym zająć. Powiem ci jeszcze, że to miasto schodzi na psy. Gdy mój przodek projektował tutejsze kanały, wszystko było jakieś inne. Kanały miały wprowadzić Archolos w czas dobrobytu i czystości. Niestety mój przodek nie zdołał wywiązać się z terminów i ktoś inny doglądał ich budowę. Ostatecznie kanały stały się kryjówką typów spod ciemnej gwiazdy i wszelakiego rodzaju robactwa. Sama myśl o tym miejscu przeprawia mnie o dreszcze. Było to zbyt bezpośrednie i nie spodziewałem się takiej odpowiedzi. Dzięki. Gdzieś za kilka dni, no ja tu tylko oszukuję innych, świat schodzi na psy, co tu się kurwa stało. Ja ogólnie idę do portu, do tej Helgi, bo ona nam troszeczkę delikatnie podpowie, którego z wojowników powinniśmy zabrać na wyprawę. Przynajmniej tak pisało w tym. A zważywszy, no, że tu jest Helga, to już w sumie nie będę wam teraz jeszcze zatrzymywał na te 5 sekund, 10, żeby... To już by był trochę... troszeczkę przesada by była. Ja bym teraz zatrzymał. Teraz powinienem zatrzymać, tak. Dobra widzowie, no gramy. Dzisiaj bardzo montowany odcinek, dlatego ja też staram się oszczędzać siły i tak za dużo nie gadać. Nie wiem też ile odcinków jeszcze dzisiaj będę... Sprzedajesz jedzenie nagrywać w ilościach? Jeśli klient ma pełną sakwę, to mogę przygotować całą ucztę. Oczywiście nie opróżnię całej spiżarni dla jednej osoby, bo co bym później zaserwowała reszcie? To jak? Ile chcesz za pakunek prowiantu?
Jeśli jest dla ciebie, to potraktuj to jako prezent. Dość mi już pomogłeś do tej pory, ale jak się dowiem, że powiedziałeś komuś o tym, że rozdaję żarcie za darmo, to pożałujesz. Okej. Potrzebuję informacji. Pytaj, o co chcesz. Szukam wojowników do bardzo niebezpiecznego zadania. W moim zawodzie już zdążyłam się przekonać, że niektóre informacje niosą więcej problemów niż złota. Więc nawet nie będę cię pytać, co to za misja. A jeśli chodzi o wojowników... Gard. Zastanówmy się... To na pewno. Tylko nie wiem, gdzie go znajdę. Nie pamiętam. Jest jeszcze taki jeden facet, co to zawsze przechwala się swoimi wyczynami i wyprawami. Nawet chciał mi kiedyś wcisnąć ten ziomuś o wszystkich jego naszych osiągnięciach. Miał takie ładne imię... O. Griff. O. Z tego, co kojarzę, to aktualnie przesiaduje w gildii kupieckiej i próbuje sprzedać wszystkie rupiecie ze swoich wypraw. Miałam tego nie rozpowiadać, ale jakiś czas temu był tutaj ten paladyn, Kandak. Wyglądał na przygnębionego i kupił kilka butelek alkoholu. Może być. W tej jego zbroi można się było przejrzeć. Gdybym to ja szukała kogoś do walki, to z pewnością chciałabym kogoś w takim pancerzu. Chyba udał się szukać spokoju w klasztorze, czy coś takiego. Prawda. Był też ten Nordmarczyk, co nie wiem, gdzie on jest, no. Dniami, jak to gorąco jest na tym naszym Archolos. Podobno tam na północy już dzieci uczą się polować na trole. Kto wie, może gdy nie komentuje pogody, to naprawdę jest niezłym wojownikiem. Parę dni temu jakiś bogacz wpadł do nas po drodze do Mrocznych Tajemnic. Skarżył się, jak to jakaś kobieta z wielkim młotem przegoniła go z Austerii Ernesto. Chyba nazywała się Ilse. Jeśli jest choć w połowie tak groźna, jak to opisywał, to podoła każdej misji, jaką sobie wymyślisz. Nikt więcej nie przychodzi mi już niestety do głowy. Informacja na koszt firmy. Podziękuj Kesselowi. Skąd wiesz o Kesselu? Chłopcze, mam swoje źródła. Dalej się o tym nie przekonałeś. Poza tym uważaj na ludzi Volkera. Sporo o ciebie pytali. Gdyby ktoś no pytał, nie powiesz. Ta rozmowa nigdy nie miała miejsca. Nikt nie pytał. Nikt nie pyta. Dobra, robota dla twardzieli. No dobra, to jest właśnie, to jest raczej ten składzik, który tak oficjalnie bym sobie wybrał, gdybym miał wybierać. Bo innych nie znam. Jest ten ziomuś, jest Gorn, Gard. To oczywiście Nordmarczyk. Znamy, cenimy. No i oczywiście to była pierwsza moja myśl. Kardak, czyli ten paladyn, o ile on ma na imię Kardak. Oczywiście, że tak. Myślę, że znajdzie w tym swoją misję. Ten ziomuś z gildii kupieckiej, co przesiaduje w gildii kupieckiej, wiadomo, on tam lubi przygody. No i kto tam jeszcze była? Ta Isla, nie? Nie wiem, czy ktoś jeszcze. Wydaje mi się, że powiedział o pięciu osobach, a mi przychodzą na myśl cztery. Byłem przekonany, że raczej możemy sobie wybrać kilkunastu osób, które będziemy brali, ale możliwe, że nie. Dobra, chodźmy. Łowca Marvin? No ja. Zgadza się. To się znowu dzieje. Lorenzo chciał z tobą pomówić. Idź z nim porozmawiać. O, no dobra. Co się dzieje, panie Lorenzo? Skurwiłem coś? Jakąś misję? Jest przypix? Co się dzieje? Czy jakaś nowa misja jest? Czy awans? Awans? Co się dzieje? Marvin, jesteś. Chciałem cię widzieć, bo po konsultacjach z innymi członkami Rady Gildii podjąłem decyzję ważną dla całej sekcji Wyspy Archolos. Zostaniesz uhonorowany jednym z najwyższych odznaczeń, jakie mogą otrzymać najemnicy naszej gildii. Mianowicie, uroczyście awansuje cię na tropiciela drugiego stopnia. Z tą chwilą stajesz się członkiem elity Araxos i jednym z najważniejszych reprezentantów. Zagwarantowałeś też sobie dożywotni Grand Gildii i wstęp na jej kluczowe uroczystości. Dowódca twojego oddziału dokona teraz oficjalnego potwierdzenia awansu. Uuu, 5000. I teraz ja tak. Chciałbym zakończyć naszą współpracę. Witam serdecznie. Gratuluję. Rzadko mam przyjemność potwierdzenia czyjejś kandydatury na tropiciela drugiego stopnia. Potwierdzania? To kto ją wysunął? Ściśle tajne interesy gildii. Myślę, że o wiele bardziej interesująca będzie dla ciebie ta zbroja. Jedna z najlepszych, jakie możesz zdobyć na Archolos. Ciąży teraz na tobie ogromna odpowiedzialność. Z pancerzem, który ci dałem,
powinieneś podołać, ale jakbyś potrzebował też lepszej broni, zagadaj Ingora. Facet ma na sprzedaż naprawdę świetny sprzęt. Pewnie nawet lepszy od tego, czym paladyni walczą na froncie. Cieszę się i dzięki za awans. Postaram się za bardzo nie rządzić. No, ja mam nadzieję. No to Garros, jesteśmy teraz kumplami. W sensie taki sam stopień mamy. Nikogo, rozumiem z tego co rozumiem, to nikogo wyższego od nas nie ma chyba, tak? Zobaczmy co to jest za pancerzyk, czy jakby on się bardzo mocno wyróżnia. No, piracka zbroja, fajne też. Ale no... No wyróżnia się widzowie, wyróżnia. Jeszcze jak go ulepszymy, to już w ogóle będzie się wyróżniać. Idziemy zobaczyć, czy jak już dostaliśmy ten awans, czy... I jak ty masz ten? Nie Ingor. Nie Igor, tylko Ingor. Nie, pancerza nie. Czy masz coś ciekawego na przykład w mieczach? Jaki fajny sprzęt ma, ty. Oskamowany zostałem, chuja ma sprzęt fajny. 170, tu tego, owego. Steve ma nie fajny sprzęt. Ja mam fajny kurwa sprzęt. Chłop to nie umie w ogóle w nic, nie umie w sprzęt w ogóle. Co wy gadacie, że jakiś fajny sprzęcik zostanie tu znaleziony? Idziemy do środka i gadałem z tym ziomem, co on tam naopowiadał i naopowiadał, jakie on to historie, kurwa. Sander, baszne skurwę synie. Ja bym tak chodził, na bank. Jakbym był szefem, to ja bym tak. Jakbym dostał awans i tak dalej, jako Marvin, jakby miałbym teraz naprawdę Marvinem, to ja bym tak chodził. Witam i tak. Sander, baszność. Ja na bank największym chujem na świecie. Ale takim śmiesznym, wiadomo. Co bym odpuścił, jakby ktoś się na mnie wkurwił. Mam dla ciebie pewną propozycję. Szykuję wyprawę do ruin Vardal i szukam doświadczonych wojowników. Jesteś zainteresowany? Ach, to miejsce. Jeśli mam być szczery, to sam od dawna o tym myślałem. Ale samotna wyprawa to byłoby samobójstwo. Skoro mówisz, że to większa wyprawa, to istnieje szansa, że wyjdziemy stamtąd żywi. Oczywiście, że jestem zainteresowany, ależ to będzie materiał na opowieść. Będę tylko musiał zostawić te wszystkie drobiazgi komuś z gildii do ochrony. Wolałbym nie dźwigać tego wszystkiego przez całe ruiny. Jeśli chcesz coś kupić, to ostatnia okazja. Ostatnia okazja? Pokaż te towary. Czy ja chcę coś kupić? To nie, bo to kupowałem, a to gówno daje. To nie chcę, skóra cienią stwora nie chcę, czarny niedźwiedź nie chcę. Serce też nie chcę. To są takie rzeczy, które ja sobie sam mogę zdobyć. Szykuj się do wyprawy. Jasne, do zobaczenia na miejscu. Dobra, Griff ogarnięty. Teraz musimy ogarnąć inną osobę. Czyli... O, nie będę miał tu tak ładnie napisane, koło mogę, a koło nie. Chyba nie. Gardner Maszyk, Starym Mieście, Isle. Dobra, najpierw Isle. To jest druga osoba. Isle, wiem dokładnie gdzie się znajduje, bo to jest ta laska, którą myślałem, że jakby to ona... Tam gdzie ona siedziała, myślałem, że będzie ta organizacja na polowanie na bestie w Silbach. Ale okazała się troszeczkę obok. Natomiast trop był dobry, bo jest to też, widzę, wojowniczkę i też będziemy polować, natomiast nie na bestie, a na duchy. Czy tam potwory, monstra. Twierdzy, Varhal, czy jak ona ma ta twierdza. Nie upewnię, bo na bank źle mówię. Varhal. Dobra, no nie przerywam wam tego, bo to jest żabi skok. My tu se koło ludzi walkera tak, siup i co mi zrobicie? Siup. Trzeba będzie polepszyć pancerz, no dużo dzisiaj będzie ciętego odcinka. Na pewno, jestem przekonany, że dzisiaj będzie jeden wielki cięty odcinek. Ale chyba to rozumiecie i chyba nie żałujecie, że będzie wycięte te pierdoły, jak będę ulepszać pancerze i biegał w kółko. Bo myślę, że to nie jest jakieś turbo interesujące. Chcesz się bić? Isle. Samica. Przygotowuję się do pewnej wyprawy. I szukasz do niej ludzi, jasne. Powiedz mi tylko, co w tym wszystkim będzie dla mnie. Mówię, że i tak się tu nudzisz? Mówiłaś, że i tak się tu nudzisz. Ale mówiłam również, że jedzenie i wino jest tu wyjątkowo smaczne. Po co mam się stąd ruszać?
jeśli nie ma w tym dla mnie żadnego zysku? Miejsce, do którego ruszamy, jest pełne skarbów. Oczywiście, bo po co innego gdzieś wyruszać, jeśli nie dla prastarej legendy o górach złota? Słyszałam już takie historie setki razy. Większość z nich to zwykłe wymysły wioskowych nieudaczników, którzy potrzebują o czymś marzyć, by zapomnieć o własnej biedzie. Ale może, jeśli zobaczę choć fragment tego skarbu już teraz, to zmienię zdanie. Isle. To jak? Dogadamy się? No, widzisz? To nie było takie trudne. Spotkajmy się przed wejściem do ruin Warda. To nie było takie trudne. Do zobaczenia na miejscu. Dobra. Mam nadzieję, że po drodze będę miał możliwość zamordowania tej szmaty. Zobaczmy, czy ktoś mi tu na dom nie napluł czasem. Coś tu się dzieje? Nic ciekawego. Dobra. Teraz musimy się udać dalej, więc widzimy się zaraz na miejscu, bo jak coś się wydarzy ciekawego, jak zwykle. Widzowie, jesteśmy oczywiście przy klasztorze wody. Zmierzamy do naszego zioma, on się znajduje tutaj już na prawo, także nie jest daleko. I uświadomiłem sobie, że na bank jesteśmy w stanie znaleźć jakiegoś wojownika. Ziomka, któremu pomogliśmy i nie musiałem właśnie wydawać 600 golda. Ale już trudno. Na bank jest pewnie, bo wykonaliśmy wszystkie misje, jakie są możliwe, to na bank komuś w tym czasie pomogliśmy. A gdzie nasz ziomuś jest? Kardak. On tam, on coś pilnuje, nie? Że i nawet chyba tam, nie? Przysiaduje tam i pilnuje, tak? Tak chyba jak ostatnio gadaliśmy, to tak miało być. Tak jest? Czy pilnuje, żeby nikt nie bezcześcił jego tutaj kapliczki? Nie wiem. A jest tak? Jest. Kandak. Hey, Kandaku, czy mogę przeszkodzić ci w modlitwie? Oczywiście. Z tobą zawsze chętnie porozmawiam. Jak się mają sprawy? Odkąd mi pomogłeś, jest dużo lepiej. Jestem ci bardzo wdzięczny. Jak się ma... Ale... Co się kurwa dzieje? Dobrze. A. Jak mogę ci pomóc? Przygotowuję się do wyprawy, podczas której mamy odzyskać pewien artefakt dla magów wody. Szukam wojowników, którzy pomogą mi się przedrzeć przez armię nieumarłych, zajmujących podziemne korytarze Warda. Nie musisz nic więcej mówić. Mój konsekrowany miecz już dawno nie miał okazji przysłużyć się oczyszczaniu świata z pomiotów Beliara. Chętnie wyruszę z tobą do Vardal i upewnię się, że pokorni słudzy Adanosa otrzymają artefakt, którego potrzebują. Wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć. Dziękuję, że to ja mogłem liczyć na ciebie, gdy sam byłem w największej potrzebie. Będę czekał na miejscu. Do zobaczenia. Luźno. No więc co? Szukamy dalej, widzowie. Dobra, widzowie. Garda niestety nie ma. Siedziałem tam, czekałem w dzień na ławce, aż się dosiądzie, jak ten ziomuś na Freeza na tych TikTokach i czekam, i czekam. Widzowie, a Garda nie ma. Nie sądzę, że my go wysłaliśmy na wulkan, więc raczej nie zginął. Więc nie wiem, dlaczego go tam nie ma. Nie wiem, czy to jest jakiś błąd gry. Nie wiem, powinien się w tamtym miejscu znajdować. Nieważne, o jakiej porze tam nie zajdziemy, tego nie ma. Ale może Cynamon niby czego? Tam mi pójdzie. Lorenzo kazał mi przekazać, że niedługo zostaniesz awansowany. No w końcu! Za tą czarną robotę, którą tu odwalam, coś mi się przecież należy. Picie w karczmie. Strasznie ciężka robota. Nie narzekaj. Pomysł był w końcu mój. Dzięki za wszystko. Bez ciebie nie dałbym rady. Gdybyś mnie potrzebował, wiesz gdzie szukać. A tak się składa, że właściwie... Jest coś, o czym chciałbym porozmawiać. Jasne, Marvin. Wal śmiało. Jak pewnie wiesz, poszukiwałem swojego zaginionego brata. Niestety okazało się, że dotarłem do niego za późno. Naprawdę jest mi przykro. Gdybym mógł coś dla ciebie zrobić. Tak właściwie to jest coś takiego, ale to spora przysługa. Wiem, kto odpowiada za śmierć mojego brata i jakkolwiek to nie brzmi, jedyny sposób, by go dorwać, to odzyskanie pewnego artefaktu z ruin Varda. Ten człowiek jest praktycznie nietykalny i tylko magowie wody mogą tutaj jakoś pomóc. Ale bez jakiegoś znaku nie wystawią nawet nosa ze swojego klasztoru. Mam dziwne przeczucie, że mówiąc o nietykalnym człowieku, chodzi ci o Volkera. Cholera. Vardal?
Wiesz, co miejscowi mówią o tym miejscu, prawda? No, muś, nic nam nie będzie. Wiesz co? Wchodzę w to. Gdyby nie ty, to pewnie ci cholerni przemytnicy zgotowaliby mi jakiś morski pogrzeb podczas naszego pierwszego śledztwa. Jeśli jeszcze przy okazji będę mógł zaszkodzić tej świni, Volkerowi, to przynajmniej przy okazji będzie to dobry uczynek. No i koks. Dzięki, Karamon, to wiele dla mnie znaczy. Daj spokój, Marvin. Od czego są przyjaciele, jeśli nie od wspólnego ryzykowania życia? Widzimy się na miejscu. Widzimy się na miejscu, a to znaczy, że już mamy wszystkich widzów. Tylu pewników powinno wystarczyć. Mogę wracać do Kessela. To wracamy, widzowie. Idź z nim pogadać. Lorenzo ma do nas jakąś sprawę. Musimy iść porozmawiać znowu do Lorenzo. Kurwa mać. Lorenzo, widzowie, to ma sprawę do 5 sekund. Ja przychodzę do Lorenzo, odchodzę do Lorenzo. Kurwa, i Lorenzo zawsze ma jakiś problem, albo nie problem czasem. Czasem jakiś konkretny awansik. To jest Lorenzo. Marvin, wspaniale, że się zjawiłeś. Miałem po ciebie już posyłać gońca. Posłałeś. Pracujesz w naszej organizacji od niedawna, a już osiągnąłeś więcej niż większość ludzi na tej wyspie. Doskonale zdaję sobie sprawę z tego, w jak niewygodnej sytuacji osobistej musisz się znajdować. Uwierz mi, gdy tylko sytuacja w mieście będzie mniej napięta, zrobię wszystko, by ktoś tak zasłużony dla naszej organizacji jak ty miał okazję udowodnić swoje racje. W tym momencie musimy się skupić jednak na utrzymaniu płynności finansowej gildii. Wiesz doskonale, że przemyt szkodzi handlowi, a nikt nie przemyca więcej niż ten przeklęty Cortez. Dobiłem targu z Roderichem. Połączymy swoje siły, by ukrócić jego szkodliwe dla gospodarki wyspy działania. Grupa uderzeniowa jest już zebrana. Udaj się do koszar i porozmawiaj z Winstonem. Nie martw się, nie wysyłam cię tam samego. Będzie tam też Garros. Kurwa, wiecie co, widzowie? Ja szczerze mi się nie chce już robić misji dla gildii kupieckiej. W sensie... Robimy misję dla jakiegoś zioma. On dzięki temu staje się kurwa królem. A my w sumie, znaczy no, też dostajemy w sumie dużo. Ale nie chce mi się już, ja mam wystarczająco chyba dużo. Mam pancerz, mam jakieś łuki. Nie wiem, czy będziemy wykonywać te misje. Na razie skupmy się na tym, żeby dojść do tego, zakończyć tą misję i wejść do tego Vardhal. Chociaż to się czyta Vardal. Dobra, idę się tam tepnąć, widzimy się już na miejscu. I ocie kręca, widzowie. Patrzcie, ile osób jest. Cały skład został zebrany. Zobaczmy, kogo tutaj znajdziemy. Czy możemy z nimi w ogóle pogadać. Ismas. Kogo moje oczy widzą? Czy to nie jakiś czas temu biegałeś po całym Silbach w poszukiwaniu jakiejkolwiek roboty? Widzę, że Kesselowi udało się zebrać naprawdę ciekawą zgraję ludzi do tej wyprawy. Nic dziwnego. Mnie przekonał w kilka minut. Mówię ci, czuję, że ta wyprawa przyniesie nam sporo złota. Postawię sobie dom, kupię pole i zatrudnię kilku pracowników. Tobie też radzę już zaplanować sobie przyszłość. No widzowie, niestety, skoro tak mówi, to zazwyczaj to oznacza jedną rzecz. Nikt z nas nie wyjdzie z tego cało. Wszyscy zginą. Hej, ty. I źle. Jak? Nie marnuj czasu na gadanie, tylko kończ przygotowania. Nie mam zamiaru sterczeć przed tymi ruinami przez najbliższy tydzień. O, cię kręcę, ty nie mijasz matę jesteś. Down. Jak morale? Tak długo jak to nie ja będę musiał walczyć z tymi nieumarłymi, to nie robi dla mnie większej różnicy, czy naprawiam broń tutaj, czy w kuźni Dorstena. A złoto zawsze się przyda. Może w końcu mógłbym odpracować swoje nauki i otworzyć własną kuźnię. Okej. Dobrze, że jesteś. Udało mi się zebrać wszystkich pracowników i dwóch specjalistów od sprzętu. Jeden z nich to Markus. Mało kto wie tyle o łukach, co on. Pewnie nie pisałby się na taką wyprawę, ale ostatnio stracił posadę w Silbach. Drugi z nich to Stone. Chłopak może jeszcze jest młody, ale ma smykałkę do pancerzy. Miałem już okazję ich poznać. Zawsze powtarzam, że świat jest bardzo mały i ciągle wpada się na tych samych ludzi. A co nawet lepiej, nie będę musiał was przedstawiać. Ale o opcji dialogowych, ale może najpierw spytajmy o tego, o morale. Jak morale?
Kto by pomyślał, że jeszcze do niedawna ochraniałem Silbach przed ścierwojadami. A teraz ruszam na wyprawę do jakiegoś grobowca. No nie do jakiegoś. Miejmy tylko nadzieję, że będzie tam tyle złota, ile Kessel obiecał. Do legendarnego grobowca. Przyniosłem trofea? Co ci mogę sprzedać? O kurwa. Ile byśmy... Ojejciu, ile siana za to bym dostał. Pewnie z 60 tysięcy. Ale może na razie spasujmy. Zobaczmy, co masz, co mogę od ciebie kupić. Nic ciekawego. Wyniki run teleportacyjnych. Nie, to pewnie ja tobie sprzedałem, dlatego to masz. Ile mamy? Musimy się przygotować na bitwę. O, strzał zaczyna brakować, trzeba trochę kupić. Mały kołcz od strzału, duży kołcz od strzału, jest. A brakuje mi złota. O, lipka. Duży kołcz od strzału. Pyk. No i średni też weźmiemy. Zawsze się przydadzą. Dobra, zobaczmy, kto tu jeszcze jest. Riff. Co słychać? Jest coraz gorzej. Jak tak dalej. Tak. Jak morale? Staram się uchwycić każdy szczegół tego miejsca. Ależ będzie z tego opowieść. Okej. Cynamon. Jak morale? Mam nadzieję, że nie umarli wilczy synowie. Zapomnieli choć odrobinę ze swojego mistrzostwa w walce. Inaczej może mi mieć poważne kłopoty. Okej. Kandak. Jak morale? To miejsce jest wręcz przesiąknięte stęchlizną pomiotów Beliara. A pomyśleć, że wszystko to przez porywczość fanatycznych wyznawców mojego pana Inosa. No dobra, Cynamon, Jordian. Ty nic jeszcze, znaczy to hej, później ty. Z tobą pogadamy. Jak morale? Jak morale? Teraz ty. Mam tylko Refir. Nadzieję, że w tych tunelach nikt nie wpadł na pomysł, by jako strażników wykorzystywać kamienne golemy. A, to wy jesteście. Nieral, no tak. Jak morale? Życie górnika w tych czasach jest coraz bardziej szalone. Jednego dnia własny szef próbuje się ciebie pozbyć, innego masz do wyboru górniczą dolinę albo jakieś przeklęte ruiny. Okej, uwaga. Jak morale? Dobrze, że tutaj nie musieliśmy naprawiać mostu. Jak oni postawili to cholerstwo i jakim cudem to dalej wisi nad tą przepaścią? Nie rozumiem. Lowell. Hej. A nie, to ty jak jesteś. Morale? Mury wyglądają zupełnie jak te w Wilczym Leżu. Ha, pomyśleć, że kiedyś władali całą wyspą. I wali. Hej, ty. Jak morale? Te drzewa na placu. 7 minut pytanie ludzi o morale i wpierdalanie morelków. Z węgla drzewnego. Miejmy nadzieję, że zapas drewna, który przygotowaliśmy, wystarczy nam tam w środku. Dobra, morele, kurwa. To oglądał, ten wie. I dostał jeszcze. Jak morale? Mury wydają się tu solidne, ale trudno określić, jak te wszystkie lata wpłynęły na fundamenty. Jeśli będziemy chcieli coś wysadzić, to trzeba to robić ostrożnie. Nieodpowiedni moment sobie wybrałem na picie. Dobra, to pogadajmy z bezpośrednio Kesselem jeszcze. Viran i Duster. Rozgłaszajmy wszystko tutaj. To jest do zgłoszenia. Jesteśmy coraz bliżej odzyskania rozjemcy. A Danos naprawdę musi nad nami czuwać. Zrekrutowałem wojowników do obrony wyprawy. Ciekawy wybór. Ale jak to mówią, nietypowe misje wymagają niekonwencjonalnych środków. Niezależnie od tego, jak są dobrzy, miejmy nadzieję, że nie będą musieli tego udowadniać. Wygląda na to, że mamy już wszystko, czego potrzebujemy. To jak? Jesteś gotowy? Nie. Ale to z tego względu, że chciałbym jeszcze tutaj spytać Riordiana. Jak to jest z tym Wolfzak i Vardhal? Jak to jest z tym Wolfzak i Vardhal? Tobie też to sprawia problem, co? Właściwie, tak jak większości mieszkańców Archolos. Miejsce to od dawien dawna nazywano twierdzą Vardhal. Niegdyś urzędował w nim jeden z najbardziej osławionych generałów Wilczych Synów, pokonany dopiero przez myrtańskich najeźdźców. Według podań,
Vardal wybudowano, by chronić legendarny grobowiec Wolfzaka, pierwszego władcy Archolos, znajdujący się głęboko pod ziemią tego półwyspu. W ten sposób oddano mu cześć oraz zabezpieczono wielkie skarby, jakie zgromadził podczas swoich podbojów. Dlatego dzisiaj mamy ruiny Vardal i ruiny Wolfzake, a w domyśle ruiny twierdzy i ruiny grobowca. Słowa te nawet dzisiaj wywołują strach wśród mieszkańców wyspy, głównie ze względu na straszny los, jaki spotkał ostatnich obrońców twierdzy. Dobra, no to wszystko, teraz jestem gotowy. Już zaopierdolę wszystkie suszone morele. Nie ma czasu do stracenia. 7,5 koła. Najpierw porozmawiaj z Riordianem. Drzwi do grobowca nadal pozostają zamknięte. A, on tam jest. Na zdanie powiedziałem. Riordian. Ej, ty. Otwieramy, nie? Ruszajmy. Dobrze. W takim razie umieść kamienny klucz we wrotach i idź przodem. Zbiorę resztę i będziemy zaraz za tobą. Za mną. Adanos ma nas w swojej opiece. Lecimy, widzowie. A ta kurwa. Otwieram wroda. Ty. Dawaj, zapisuj się, lecimy. Ja już gotowy. Kurwa, miałeś być za mną. Oczywiście. No zwykle to tak. Okej, za dużo niestety nie pokażę wam w tym odcinku. Bo myślę, że jeszcze z 8 minutek pobiegniemy. Co to znaczy nowy wpis? Nasze losy i ekstremu nie są mi znane. Niestety mam ważniejsze sprawy na głowie. Nie. Oj, widzowie. To nie możemy tego zrobić, bo ja bym chciał dokończyć wszystkie misje. Nie możemy iść na tą wyprawę. Bo nam zakończy to wszystkie inne misje. Kurwa, szkoda. Bo byłem przekonany, że właśnie wybierając tą opcję ucieczki z Korinis, to mi zakończy jakby grę. A tu się okazuje, że nie za bardzo. Mam jeszcze trochę tych misji do wykonania, także no dzisiaj to by było tyle. Wszystko to zbieranina kurwa na nic, widzowie. Tak się cieszyłem, że dzisiaj wpadamy do twierdzy. Ja normalnie z 5 rano, chłopie, ja tam wpadam i normalnie kurwa giereczkę ułamiemy. A tu się, widzowie, okazuje, że jedyne, co ja mogę zrobić, to kurwa ewakuację z tego miejsca. Nic, będziemy w następnym odcinku, trzeba porobić te wszystkie inne misje. Król bez korony, nie zaznacz spokoju, ekstremalnych warunkach, skrzydełko czy nóżka. A to zrobimy oczywiście na końcu, no bo to anuluje nam wszystkie inne misje. Dobrze, że mi powiedziała, że to anuluje wszystkie inne misje. Mogło trochę wcześniej, ale i tak dobrze, że w ogóle powiedziała. No ja bym się nie zorientował, gdyby nie wykurwiła 14 nowych zapisków. Tyle, widzowie. Dzisiaj był bardzo taki cięty odcinek, więc mam nadzieję... A co to jest za napis jakiś? Coś tu było, nie? Chwilą. Mam nadzieję, że taki cięty odcinek wam jakoś turbo nie przeszkadzał. Musiałem tak zrobić, bo w innym wypadku ten odcinek miałby już teraz, kurczę, 2 godziny bym tam biegł. Serce... A, mogę podnieść zardzewniały topór. Więc mam nadzieję, że też wam się tak podoba w miarę to, jak tak jest pocięty ten odcinek i że doceniacie to, że wycinam to i ja biegam 2 godziny, a wy macie tak bardziej skondensowane to wszystko. Like, subskrypcja, wpadnij na Twitcha, zobacz Rewinda i proste, że widzimy się w następnych odcinkach z tej gry albo z innej. Odcinki 2 razy dziennie. Pozdro, widzowie, nara. No.